Skąd czerpać pewność siebie? Co to jest pewność siebie? Wielu ludzi zadaje sobie i innym to pytanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, które zdominowane są nastawieniem narcystycznym do życia i do siebie samego. Czyli koncentracją na wrażeniu i reputacji. W tym zawiera się właściwie odpowiedź na to pytanie. Po to, aby być pewnym siebie, trzeba znać siebie. Trzeba pracować nad tym, aby uzyskać wysoki poziom samoświadomości. Żeby być pewnym, że poza naszym społecznym wizerunkiem, poza tym wrażeniem takim lub innym, które robimy na otoczeniu, istnieje w nas rozbudowana, pełna treści, znaczeń i emocji osoba. Łatwiej nam idzie z pewnością siebie, gdy w dzieciństwie przebywamy w otoczeniu, które oferuje nam wyważone, spokojne informacje na temat tego, co potrafimy, czego nie potrafimy, co nam idzie dobrze, co nam idzie gorzej, jakie są nasze cnoty, jakie są nasze deficyty. W sumie nazywa się to w psychologii adekwatnym odzwierciedleniem. I nie jest to odzwierciedlenie narcyza, który widzi tylko to, jak wygląda, widzi tylko swój wizerunek. Jest to odzwierciedlenie tej osoby, którą jesteśmy, ze wszystkimi jej komplikacjami, dobrymi i słabymi stronami. Jest jeszcze jeden wymiar, jeszcze jedna przestrzeń, z której możemy czerpać pewność siebie. Mam na myśli dobre czucie się we własnym ciele, zaprzyjaźnienie się ze swoim ciałem, znajomość własnych fizycznych możliwości, zmysłowych możliwości, dobry kontakt ze światem, mocne stanie na nogach. Te, zdawałoby się, tylko fizyczne atrybuty pewności siebie odgrywają bardzo dużą rolę i nie należy ich zaniedbywać. Dlatego, by być pewnym siebie, trzeba też być choć trochę pewnym swojego ciała, a nawet je pokochać.